Witam wszystkich. Mam nadzieję, że macie dobry dzień lub dobry wieczór. Dzisiaj zagramy sobie w Watch Dogs Legions i tak pokrótce, zanim zaczniemy, powiem wam, że na początku, teraz tego nie mam nagranego, tutaj pokazuje mi okienko, taką chmurkę z informacją, że mam graficzne swoje sterowniki nieaktualne, bla 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 bla. I nie ma jak tej chmurki zamknąć oprócz jednej opcji, którą znalazłem, więc ona jest cały czas ta chmurka, nawet jakbyście grali. A więc jest to dosyć spory fragment ekranu, który jest zasłonięty. No dlatego nie lubię takich platform jak Ubisoft Connect czy Uplay, jak tam zwał. No bo to jakby nie było, tylko stwarza problemy, dodatkowo spowalnia to nasz komputer, czy na przykład w tym wypadku Steam Decka. Może nieznacznie, aczkolwiek jak ktoś ma słabszy komputer, czy na przykład mamy tutaj handheldowy procesor i tak dalej, no to każda klatka się liczy. Dobrze, więc żeby takiego okienka się pozbyć, musicie wejść w menu, jak już jesteście w grze, i wejść w Ubisoft Connect. Wtedy, czekajcie, wyłączę tutaj tylko ten overlay. Wtedy tutaj macie X, już widzicie, ale w tym okienku wtedy się pojawi X i musicie go po prostu trafić palcem, no a później możecie sobie zamknąć ten X. No i tak to wygląda. Dobra, jeśli chodzi o samą grę, to jest ona, przepraszam, wyjdę do menu na chwilę, jest ona dosyć stabilna. Największe spadki można spodziewać się podczas jazdy. No i też zależy, w jakich rejonach, bo na przykład gdzieś bardziej centrum miasta, ten London Bridge, który przed chwilą zobaczyliście w ułamku, no to tam są spadki, powiedzmy, do 27-6 nawet klatek, ale poza tym trzyma się około 30, więc jeśli chodzi o opcje, to mam ją w natywnej rozdzielczości ekranu, w pole widzenia 70, a ustawienia na DirectX 12, ponieważ na 11 okazało się, że gra działa słabiej. No i jakoś niestandardowa geometria na wysokie otoczenia, może nie będę czytał, tylko przeklikam, a wy sobie zobaczycie. No i tutaj są opcje już niżej dostępne dla kart NVIDIA. No to nie dla AMD, który jest u nas w deku. Na samym dole jest opcja skalowania temporalnego, to znaczy, że zmniejsza rozdzielczość renderu i później upscaluje do wyświetlacza i tak dalej. I to w ogóle nie daje żadnych rezultatów w tej grze, na tym urządzeniu przynajmniej. Nie wiem jak na Windowsie bezpośrednio, o innych urządzeniach, ale tutaj wygląda to jak po prostu niedzielne ziemniaczki, tak zmaszowane, a nie smakuje w ogóle, więc nie polecam tego skalowania w ogóle włączać. No, tak to wygląda. A tutaj jak tylko przekażę, jakbyście chcieli jednak spróbować, to jak tu przesuwacie, to od razu się aktualizuje nam, jakiej rozdzielczości będzie renderować. Dobra, zostawiam to tak jak jest. Włączymy sobie tutaj naszą nakładkę troszkę większą. No i dobra, i pogajmy troszkę. Tutaj będziemy od razu w aucie. A, zablokowałem się, no tak. Dobra. No widzicie, 26, 27, o, tam było na 25 spadło. Dużym minusem moim zdaniem, mimo że ta gra jest grą dosyć sporą, z dużym budżetem, z dużego studia, to jest to, jak oni rozwinęli werbowanie nowych uczestników naszego DedSecu. Po prostu raz na jakiś czas widać, że możesz porozmawiać z kimś na ulicy, podchodzisz do tej osoby, przytrzymujesz guzik, rozmawiacie i ta osoba z niewiadomych przyczyn od razu wie, że wy jesteście z DedSecu. Skoro DedSec jest tak tajny i policja nas nie może znaleźć, to jakiej ciasnej
wszyscy nagle wiedzą, kim jesteśmy i czym się zajmujemy, jak nie mamy ani jednego, żadnego loga na sobie, ani żadnego uniformu takiego, jako takiego. Więc to jest bardzo wybijające z imersji. To jest bardzo kiepski zabieg. To już uważam, że powinni poświęcić te 15 sekund ekstra jakiegoś dialogu, żeby to po prostu poprawić. Oni chcą, żeby te dialogi były jak najkrótsze w takich może miejscach, żeby to po prostu, żeby człowiek miał cały czas ten dopaminowy rush, nie? Że coś ciekawego cały czas się dzieje. Ale naprawdę to było, to jest tragedia, to co to jest. Spróbujemy gdzieś to może znaleźć. Fajnie się lata dronami, ale nie ma też takiego, z samego początku nie ma takiego uczucia, jakby w ogóle oni wszyscy jadą po złym pasie. Autobus jedzie po zwykłym, a te auta jadą po autobusowym. No, no troszkę im się chyba pokrzeniły tutaj role. No nieważne, to jest tylko gra, ale no ale tak, tak jest, no niestety. I przepraszam, że troszkę pociągam nosem, jestem teraz pociągającym człowiekiem, pociągający za mnie mężczyzna jest. No underground, ciekawe czy można wejść sobie do underground, aż z ciekawości. Dobrze. Tutaj się odpieprza. Tam gliniarze biją, tutaj ten. Szybka podróż jak wygląda. Aha, więc nie można wejść do metra, można tylko zrobić szybką podróż. No tak to trochę jest po cyberpunkowemu zrobione. I czy da się do kogoś podejść? Dobra. Dobrze, stamta nie chciała z nami gadać. Postaram się może poprawić troszkę tutaj o kolory. Dobra. Okej, myślę, że tak może być. Zawsze w kamerze wygląda to bardziej tak błękit, nie, nie mogę nigdy tej barwy takiej idealnej znaleźć. I tak widzicie, gra ogólnie działa przyjemnie, naprawdę jest dobrze. O, da się wejść do autobusu. No dobra, to mają, dobra, to im się podoba, do autobusu można wejść. No i co dalej? Jedzie on? Aha, no tak, ale zielone światło ma dziad. No i stał na zielonym. Aha, nie no, to lipa. Myślałem, że można wyjść jako pasażer, a no, jako kierowca, no dobra, no to w sumie można wejść, ale fajnie było, jakby była też opcja jako pasażer. Może jak się wyjdzie innymi drzwiami, będę musiał to wypróbować kiedyś, ale na razie. No i pojechał kierowca dalej, no więc może nie pojechał. Dobra, patrzmy. Ever thought about joining the resistance? It's a high you'll never come down from. Trust me. Hey, you're dead sick, aren't you? Great timing. I need to handle something. Wiecie co? Wszyscy byś miał tak samo. Jakby to jedna osoba nagrywała. Taka duża firma. A to chyba czwarta osoba, którą chcę rekrutować i brzmi tak samo. Wszyscy przyjechali chyba z Indii. Bez urazy dla ludzi z Indii, ale no tutaj schrzanili i to taką kaszanę zrobili, że to masakra. No i ta rekrutacja polega na tym, że ludzie nie chcą pomagać, jeśli nie zrobisz dla nich przysługi. No w sumie DedSec, nie chcę tutaj za bardzo spoilować, ale wychodzi na to, że DedSec został zamknięty, no bo tam ktoś coś wymyślał.
No, to nie działa tak, w taki sposób jak to auto. Dobra. No i po prostu trzeba werbować ludzi w taki sposób, że pomagać im. Wtedy ta reputacja wzrasta, ludzie chcą jednak słyszeć o tym DedSecu, bla, 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 bla. Ale ta rekrutacja... Ciekawe, czy facet też by tak samo brzmiał. Na się mógł faceta jakiegoś? No pogadaj. Bo nie ma w ogóle angielskich głosów, takich brytyjskich. Hang on, are you DedSec? If you are, I need help with something. Widzicie? On też nie ma brytyjskiego akcentu, więc Anglia, Londyn, w przyszłości nie ma Brytyjczyków. Ciekawe. Bardzo wybijające. To jest Roman. Roman z GTA 4. Reinkarnacja Romana. Wiecie co? Zobaczymy, ile osób musimy spróbować zwerbować, bo nie będę robił tych wszystkich pierdół, które oni chcą. Aż nam się uda kogoś z brytyjskim akcentem. No to naprawdę to jest śmieszne, zabawne wręcz. O, ten pan chce porozmawiać. Wygląda na Brytyjczyka. You seem feisty. You'd fit in well with the resistance. You know what I mean? You're bloody dead sick, aren't you? Now, dobra, jest. How do I know you're not in cahoots with the Iodonites? Huh? The secret shadow government. The blokes trying to create a nationwide iodine deficiency. Don't try and tell me you're not tracking their clandestine activities. Look, I'm here to help. Got a list of the targets and everything. To be frank. I don't believe you're not working for the Iodonites, but if you sabotage them, that could change my mind. Yeah, I can do that. No więc tak, on losowej osobie na nam, na ulicy, daje jakieś dane, które zbierał, żebyśmy zasabotowali coś, bo on nam nie wierzy, kim jesteśmy. No i Matko Boska, i to jest tak kiepsko napisane, że to po prostu... Oh. Ogólnie gra się wydaje taka przyjemna i rozgrywka i sceneria, ale wszyscy nagle wiedzą, że jesteśmy DedSecu. Tutaj ona mówiła, że tam ktoś chce na przykład stawiać opór, dobra, ale ona w wielu przypadkach nie mówi tych tekstów, a oni i tak wiedzą, że ona jest DedSec, a przecież ona nie ma nic tutaj z DedSecowego wyglądu. Nawet czapki kuźwa z logiem DedSecu nie ma, nic. Przepraszam, że tak narzekam, ale to wkurzające. Sounds like something DedSec might say. I could use a hand. So you're screwed over by this two-bit gangster. I DedSec, 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 DedSec. Teach him a lesson. Dobra. Już się nie zatrzymuję. Chciałem wam tylko pokazać, jak to jest kiepsko zrobione, bo moim zdaniem to jest niesamowicie kiepsko. Co te budki robią? Czy da się wejść? Nie, te wódki już robili tylko na duże Wi-Fi hotspoty. No. To jeden sposób zaangażowania się, żeby je nie niszczyć, powiedzmy, w przyszłości. Dobra. Zobaczmy sobie. Jakieś może misje? Okej. Okay. Po nie rozgrzebywanie przyszłości niech będzie. Pokazuj na mapie. Trasy już jest. Teraz potrzebujemy tylko pojazdu. O, widzę skuter. Aha, i nie ma nikogo. No dobra. Nie ma policji? Ale był dron. No dobra, niech nas poganiał trochę. No i każde auto gra tą samą stację, jak się do nich wejdzie. Co jest dziwne. Może jest to wygodniste dla gracza, bo nie musi przed
przyłączać piosenek, ale jednak to wszystko ma być imersywne, a tutaj nie ma takiej opcji. 25 klatek było. Nie tańcz teraz, tylko daj mi inną broń. Więc nie można podejmować broni, której oni upuszczą. To jest duży minus. No bo tak, nie można strzelać prawdziwymi nabojami, bo to jest złe. Ale nas można zabić. Ale ich amunicja pasuje do naszego pistoletu. No dobra, to jest umowne. To jest w wielu grach, więc na to przymkniemy oko. Ale jest... O, jak ładnie. Szczerze, to po prostu chodzę i sobie eksploruję, bo jakoś niespecjalnie mi zależy na kończeniu jakiejś misji. Do tego mówię, chciałem, żebyście zobaczyli, jak ta gra działa, z czym to się je, tak umownie. To
Na skanuj. Wszystko możemy hakować, ale tego nie możemy hakować. No i dobra. Sending location on a 1033. Advise conditions. No co ty mi powiesz? Będzie mieli ochotę, żebym zagrał w coś w przyszłości, no to po prostu dajcie znać w komentarzach. Hey Bags, is that the same Spiderbot? According to the serial numbers, this matches the piece of Spiderbot from the Tony bombing site. Can you find out who the user was? Navigate the Spiderbot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. On it. Muzyka jest konkretna. Więcej niebieskiego. Właśnie tego nie chciałem, niestety. Tutaj spróbować. Dobra, na razie muszę zostać tak jak jest. Chciałem poprawić, a chyba pogorszyłem. No ta podłoga ogólnie jest szarawa, nie? No. A part of the remote detonator system from Parliament. If the Met or Albion rather actually analyzed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Tego się bałem. Może teraz jest trochę inne kolory są? Może coś się uda?
No, troszkę jakby się poprawiła ta kolorystyka, dobra, więc zostaniemy tak jak jest. No, teraz już jest bliżej do tego, co ja tutaj widzę na ekranie. Przepraszam was za takie jakieś... Więc, jak mogliście zauważyć, wyszliśmy na... No nie mogę skoczyć, choroba. Wyszliśmy na posterunek policji. No nie zabiliśmy, no ale powiedzmy, usiłowaliśmy zabójstwa kilku policjantów. No i nic. Nic. Posiłki były w drodze i chyba poszli na pączki. Tak wyrażę. Nie powinni bardziej się starać robić, przynajmniej to w tej grze, żeby to wszystko się zazębiało. A tutaj dużo rzeczy jest takich sprzecznych. Bardzo podobała mi się pierwsza gra. Wiadomo, miała swoje jakieś też minusy, ale była mniej kiczowata, była bardziej w takich klimatach, przynajmniej ten główna osoba, którą się sterowało, którą się wcielaliśmy, był taki bardziej noir, miał ten płaszcz, był takim mścicielem i to było ciekawe. A tu każdy jest każdym, w sumie każdy mówi z akcentem indyjskim jakimś takim, jest to wszystko takie cienką nitką szyte. Powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej grze, czy graliście, czy może jest to wasza ulubiona gra. No to mówię, każdy ma jakieś inne swoje preferencje. Może ktoś nie grał w dwie poprzednie i to jest dla niego coś ciekawego. Aczkolwiek pierwsza moim zdaniem była bardzo dobra. Druga była też dobra, ale początek był bardzo taki ciężki do przeżycia. Więc trzeba było przejść przez pierwsze dwie godziny gameplayu, a później już się rozkręcała i była naprawdę ciekawa i ładnie wyglądała. Moim zdaniem chyba nawet ładniej od tej. Na pewno technologicznie ta jest bardziej zaawansowana, ale to nie zawsze świadczy o jakości To nie zawsze świadczy o jakości gry. Dużo gier z gorszą grafiką i z technologią za nią ukrytą lepiej się sprzedaje, może no lepsze są po prostu. Dobra.
find a ball trap that you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed his location to a specific ground station. You mean like a secret location? Hurry, this just keeps getting weirder. Let's check it out. Pushing you the ground station's coordinates. Więc tak to wygląda. Widzieliście, jak to wyglądało w dzień. Teraz jesteśmy tutaj na mapie w nocy. No, klatki troszkę stabilniejsze. Może zasięg rysowania w nocy jest zredukowany. Ciężko powiedzieć. Ciekawe, jak się przejedziemy. Nasze miasto też wygląda dosyć solidnie. The GPS history of the spider bot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. Well, it's a nice spot to keep things on the down low. W poprzednich częściach, zwłaszcza w pierwszej, no nie, w drugiej też dużą rolę grała woda, było bardzo ładne. Zobaczymy, jak dzisiaj woda się będzie w tej grze. No tak, woda wydaje się dosyć przyjemna. Czuję się jak łódź podwodna z sonarem. Po co oddychanie? Może oddycha tam przy tych momentach, co tutaj podnosi głowę. Schody, no i super. No dobrze, tutaj ona powiedziała o tym. We're ready for anything. What have you got? Understand that I'm not proud of this, but I smuggle for Clan Kelly. It started. Dobra, ta Brytyjka była, więc jest jednak ktoś z brytyjskim akcentem, przynajmniej tak się wydaje. O, parlament jest. To nie jesteśmy na tym moście, którym... Aha, dobra, jeszcze tam się przejdziemy do tego Londona. To już pół godziny, o kurczę, nawet nie widziałem, że jak długo się nagrywa. No ale widzicie, niech to działa. No, policji zabierzemy, da się radę policji zabrać. No, kiepski policjant. Chyba im zniknęliśmy z radaru. No już po naszym ściganiu się, więc tak, obezwładniliśmy policjanta, zabraliśmy mu radiowóz. No i to jest to pościg, to wszystko, co na co stać angielską policję w tej grze. Dobra, jesteśmy na moście przy parlamencie. To zrobimy sobie małą wycieczkę. Może zajrzyjmy do Londynu, żeby tutaj się nie wracać.
jasno, pięknie, czysto. Oczywiście to są jakieś remonty. Ale jedziemy. Drzwi się niepotrzebne są, więc... No, drony mnie chce. Dobra. O, zamknęły się drzwi. Proszę was, czekali cały czas na nas. Ale dobrze, że przynajmniej zaimplementowali tą przejażdżkę. Po przytrzymaniu tego przycisku można cofnąć się chyba na ziemię, żeby wyjść. Więc to tyle dobrze. No ale mogli to zrobić, że to jest jednak otwarte, że tutaj ludzie jeżdżą, no ale to już potrzeba by było napisać kilka linii kodu. Ktoś by musiał dostać zapłacić. No i to by za dobrze wyglądało, więc tak. Dobra, jedziemy teraz pod... Da się wyłączyć w ogóle to radio całkowicie. Pojedziemy pod parlament, może pod siedzibę tutejszych władców. No, 11 jest, dobra. No i się włączyło radio znowu, nie chcemy radia. Uj, nie chciałem tego pana policjanta rozjechać. No i się wklipował mi w okno. Mają intruder, tak. Okej. Tam powinien stać koleś. Czy zagrodzony? No bo... For safety. Po co angielskim ludziom angielski akcent, skoro może być po turecku. Dobra. No to wygląda troszkę inaczej. Już zaraz kończymy. Przejdziemy się tylko jeszcze pod pałac. Sorki. Mam nadzieję, że jadę w dobrym kierunku. Chyba ludzie się w grze zbuntowali, bo tutaj zaśmiecili. Keeping you safe. Albo powinno być keeping you dirty. Where is our queen? No ja wiem, gdzie jest our queen. No i oni kogo szukają. Ciekawe, kogo szukają. Wszystko się zgadza mniej więcej.
Na tym się schyla. Ja nie wiedziałem, dlaczego ona cały czas schyla. Tam była w niektórych miejscach. Nawet czy pojedziemy tutaj w park z boku. Znowu jakaś muzyka, co my chcemy. Dobra. Jeszcze odwiedzimy tylko jeden park. Oopsie daisy. No i ogólnie zobaczmy sobie tak na stan baterii, bo tutaj widać stan baterii, ale nie widać naszego średniego. Ok, 37%, 37 minut, więc powiedzmy do półtorej godziny można grać na baterii. No, fajnie by było, jakby było do 2 godzin, ale to mówię, to można sobie zmienić ustawienia graficzne i tyle. Chociaż mi osobiście nie przeszkadza. Że da się przesunąć czas. Mapa. Nie ma tutaj żadnych opcji takich przesuwania czasu. Ala Wiesiek. No ale mamy bardzo ładny park wieczorem z dużą ilością funkcjonariuszy, którzy nie umieją nawet zawiązać własnego sznurowadła. A co? Mają jeszcze w dodatku znaleźć kogoś, jakiegoś zbiega też w ogóle. No jest ich sporo. Dobra. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Ten filmik jest dłuższy niż chciałem, ale dużo było do pokazania. Kilka rzeczy chciałem powiedzieć, więc mówię, jak będziecie chcieli coś dodać od siebie, to dodajcie i jakie gry chcecie, też możecie mi dać sugestie. Ja z dawien dawna trochę gier na Steamie, więc dużo z nich nie odpalałem od X czasu, więc zawsze można jeszcze spróbować w nie pograć, zobaczyć, czy coś odpala się, tak jak na przykład ta gra oficjalnie nie odpala się na Steam Decku. Tak szybko, zanim skoczę, tylko pokażę wam, w jakich ustawieniach jest. Dobra, wychodzę z gry i wejdziemy sobie w ustawienia gry i zgodność, no jest zgodność na podstawowym protonie jedzie, więc nie ma tragedii. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się kochani i do zobaczenia niedługo, cześć.